Oblicz wartość wielomianu 3x do kwadratu minus 8x plus 7, gdy x jest równe minus 2. Aby obliczyć wartość tego wyrażenia, gdy x jest równe minus 2, wszędzie gdzie widzimy x musimy podstawić minus 2. Więc to będzie 3 razy, zamiast x kwadrat będzie 3 razy minus 2 do kwadratu minus 8 razy, zamiast 8 razy x, 8 razy minus 2 plus 7. Ile to nam daje? Mamy 3 razy minus 2 do kwadratu, a to jest po prostu 4. Minus razy minus daje nam plus. Minus 8 razy minus 2 to minus 16. Minus 16 plus 7. Więc 3 razy 4 jest 12, od tego odejmujemy minus 16, a to to samo co dodawanie 16, więc mamy 12 plus 16 plus 7. A to się równa 12 plus 16, czyli 28, a jeśli dodamy 7 do 28, otrzymamy, otrzymamy 35.